Bardzo się cieszymy, bo to już kolejne boisko. Pierwsze na osiedlu Kąty, dzisiaj drugie boisko i następne przed nami. Tak jak powiedział pan burmistrz, chcemy, aby te boiska były na każdym osiedlu, na każdym sołectwie, bo to przecież to, co może być najlepsze, a więc spędzanie wolnego czasu, aktywnego wolnego czasu, rodzinnie, ze znajomymi, no... Nic dodać, nic ująć, po prostu korzystajmy z tego boiska. Tu na Starej Hucie wydaje się, że lokalizacja idealna, bo rzeczywiście taki kompleks się utworzył, sportowo-rekreacyjny. Zgadza się, bo mamy plac zabaw, a więc dzieci mogą bawić się na placu zabaw, a rodzice pograć w streetballa. To jest dyscyplina, która jest bardzo teraz popularna, bo wymaga niewiele uczestników, bo zespół to 3 osoby, a więc można rodzinnie zagrać, można po sąsiedzku zagrać. Tak, czekaliśmy, próbowaliśmy z budżetu obywatelskiego, nie udało się, ale teraz pojawiły się środki i udało się. Jest to jedyne miejsce, teren gminny, rekreacyjny na osiedlu Stara Huta i jako Rada Osiedla będziemy chcieli, aby to miejsce zostało jak najbardziej wykorzystane i zagospodarowane po to, aby wszyscy mieszkańcy mogli z niego korzystać. Widzę na boisku nie tylko dzieciaki, ale także tych starszych mieszkańców osiedla Stara Huta, czyli duch sportowy tutaj wraca. Tak, wraca. Jestem z pokolenia, kiedy dużo czasu spędzało się na boiskach sportowych, zwłaszcza koszykówki. Myślę, że mój rocznik wróci do tradycji spędzania czasu na boisku do streetballa. 168 tysięcy, ponad 168 tysięcy kosztowała ta inwestycja i pieniądze głównie z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Tak, całość to z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a tak dalej mówiąc to z budżetu gminy, bo to przecież budżet gminy, więc w 100% boisko to zostało wybudowane z budżetu gminy. Dzisiaj konkursy, zabawy i widać, że ta społeczność też ma takie miejsce, gdzie może się integrować. Tak, i oprócz tego widzimy, że chce, bo coraz to więcej ludzi napływa. Tu po rozmowach z mieszkańcami bardzo są zadowoleni i nie ukrywam, że przecież rok temu wędrujące podwórko pokazało nam, mieszkańcom, jak możemy spędzać wolny czas, aktywnie wolny czas. To się przyjęło i coraz więcej ludzi chce spędzać ten aktywny czas, tak więc dzięki Moksirowi i wędrującym podwórku mieszkańcy są z nami. Wędrujące podwórko i co, fajna zabawa? Super zabawa. Dzieci zadowolone. Chodź Karinka, powiedz, na czym już byłaś? Na Tmuchańcu, jeszcze na... Jeszcze u strażaków, na tych kolorach i jeszcze byłam na tatuarach, na balonach, na branżuleczkach, na miszach i tyle. To już pewnie na wszystkim byłaś. Tak, pewnie na wszystkim. Byliśmy w tamtym roku i już nam się też super spodobało, więc... A mieszkamy niedaleko, więc... Czyli dobrze, że podwórko tu na Starą Hutę. Tak, super. Dla nas super. Już jesteśmy nie pierwszy raz. Jak tylko widzę, że coś się planuje, to jeżdżę z dziećmi. Warto wędrować z wędrującym... Tak, dokładnie. Moje dzieci uwielbiają tu przyjeżdżać, także jeździmy. Nie znudziło się, bo... Nie, ale za każdym razem jest coś innego, bo bransoletek tam nie było w innym miejscu, a tu zaś są. No i to jakaś jest odmiana dla nich. Fajna rozrywka dla dzieci. Jak nie jadą na żadne wczasy, to jak najbardziej fajna rozrywka. A przy okazji odkrywacie państwo trochę gminę Chrzanów. Tak, tak, jak nawet nie wiedziałam, że tu taka piękna okolica jest. Dobra zabawa? Jak najbardziej. Moje dzieci uwielbiają tutaj przyjeżdżać. Przyjeżdżamy tak naprawdę co roku z Jeworzna, więc co roku jesteśmy z wami w każdej waszej imprezie. Bardzo się cieszymy. Czy to jest tak, że wędrujecie z podwórkiem? Dokładnie, dokładnie. Z zabawy na zabawę. Dzisiaj tutaj taka lokalizacja nawet dla mieszkańców Chrzanowa, nie wszystkich jak się okazuje znana, to państwo też przy okazji troszkę gminę Chrzanów poznają. Dokładnie, jak to mówią, Google Maps pokaże, także trasę daliśmy radę. Co pani sądzi o takiej formie organizacji wypoczynku czy atrakcji na wakacje właśnie? Tak naprawdę bardzo fajną formą wypoczynku, fajnie spędzony weekend w tym momencie z dziećmi, dzięki temu mają trochę radości, jak to mówią, z rówieśnikami najlepiej. Pierwszy raz jesteście państwo na podwórku? Ostatnio mieliśmy okazję, jak było na koło basenu, tak? Tutaj na Starej Hucie dlatego, że blisko, czy skąd taki? Też, także jakieś urozmaicenie. Dzisiaj tutaj podwójna atrakcja, bo zarazem otwarcie boiska do streetballa, jak pan sądzi? Dobra inwestycja? No myślę, że tak. Na pewno przyciągnie chętnych tutaj do gry i w jakiś sposób, że tak powiem, popchnie rozwój, tak, sportu. Czy już są jakieś przymiarki, gdzie może powstać kolejne?
Myślę, że zostawimy to panu burmistrzowi, natomiast tak jak burmistrz powiedział, na każdy, chcielibyśmy, aby te boiska powstały na każdym osiedlu i na każdym sołectwie.